wszystkim, moi drodzy, Krupówki nocą, Zakopane nocą. Co można zrobić w takim razie, kiedy jest już zmrok? Można pójść do restauracji i się posilić. Czym? Rzecz jasna, daniami typowo góralskimi. Poleciliście mi knajpy na Instagramie, abym sprawdził. Dwie wybrałem, dwie najbardziej popularne. Można też zatem powiedzieć, że dwie chyba najdroższe albo aspirujące do miana najdroższych. Czy będzie smacznie, czy nie będzie smacznie? Dzisiaj to sprawdzimy, bo opinii jest masa. Ale zobaczymy, czy one są rzetelne i słuszne. Dzisiaj to sprawdzimy. Pierwsza restauracja jest za moimi plecami, do której teraz zmierzamy. Z kanału sprawdzam jak. Tak, dzień dobry. Kurde, zdjęcie bym sobie z panem zrobił. Dobrze, oczywiście. Jeden z lepszych kanałów. Tak? Trzeba. Bardzo serdecznie dziękuję. Mamy? Pięknie, super. Super. Dzień, przepraszam, że w rękawiczkach. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Jesteś atrakcją jak miś. Przestań się śmiać. Idziemy. Idziemy jeść. Mamy? Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. Cześć, cześć. No wykrakałeś, kurde, wykrakałeś tego misia. Jakiś był taki odcinek. Ile osób mnie pozna, to było na 100 tysięcy subskrypcji, pamiętasz to? Tak. Ciekawe, jak to się zmieniło. Można coś takiego zrobić, dajcie też znać, czy coś takiego by was interesowało. A teraz już chodźmy, no chodźmy, chodźmy, bo naprawdę już kurde tutaj wiesz, żubą dunio, nie? Jesteśmy, moi drodzy, przed pierwszą restauracją. Zobaczcie, bardzo ładnie wygląda. Klimatycznie. Wiem, że to słowo jest bardzo nadużywane, ale ono naprawdę bardzo mocno tutaj pasuje. Gazdowo-kuźnia. Na Google 4,5 z 6700 opinii. $2. Czyli tak powinno być drogo albo tanio. Dlatego wejdziemy do środka i zamówimy tradycyjne góralskie jedzenie. Dobra, to jesteśmy w środku. Idziemy na górę, bo powiem wam, że obłożenie jest potężne, a tutaj będziemy mieli względny komfort. Ale zobaczcie. Jaki klimat? No ja też. Typowy. Dobra, siadamy. Na początek, fajnie w ogóle jest to napisane. Pajda chleba cebulowego ze smalcem 19 zł. Moskol z masełkiem ziołowym i bryndzą 19 zł. Oscypek grillowany 21. Dania główne, kotlet schabowy, golonka wieprzowa, żeberka. No dania od 40 zł. Wzwyż z wołu 45,79 zł. Z drobiu. Jakie tutaj mają państwo piwo takie regionalne? My bardziej z bimbru, nie? I z wódki regionalnej. Okej, okay, no to spróbujmy. To spróbujmy. Tak, jaki to bimber? Bimber palankę góralską? Na przykład. Ile to ma procent? No 40. A, no to taki, dobrze. Dobra. Chyba, że chcecie śliwowice 75%. Nie. Nie, spróbujmy. No to weź jedno tak, jedno tak. No to spróbujmy. No to przepalanka i 75%. To jest co, 50, tak? No. Okej. Okay. No i wodę mineralną, bo to trzeba jakoś tak się zachować tutaj, prawda? Dwa razy? Tak. Tak, tak. Ja z gazowaną jedną. A ja nie gazowaną, proszę. A jeżeli chodzi o widok, w ogóle żebyście wiedzieli, gdzie jesteśmy, wam pokażę. Widok za okna. Nie wiem, co to jest za ulica. Musicie sobie odgadnąć. Kierujcie się obok tutaj tego rycerza. Nie, to anioł. Ten, nie? 5 minut minęło? A już mamy. Zobaczcie, jak wygląda Moskol. Placki z ziemniaków pieczone na rozgrzanej blasze. No, zobaczymy, jak smakuje. Nie jadłem. No, przede wszystkim nigdy ja wcześniej nie byłem Zakopanem, więc też nie jestem w stanie w ogóle jakkolwiek ocenić. Ale postaram się powiedzieć o swoich smakach. Czy to mi odpowiada, czy to mi nie odpowiada? Zaraz zobaczymy. Mocno naładowane smakiem. Jeżeli jesteście fanami ziemniaków, to bardzo by wam to smakowało. Ziemniaki gotowane, a później smażone. Ta bryndza. Lekko kwaskowa, nie jest tak mocno wyczuwalny ser, bardziej ta właśnie kwaskowość, jeżeli chodzi tutaj, bardzo takie, powiem wam szczerze, ma małe gowate. To znaczy, że ciężko jest to przegryźć bez jakiegoś płynu, bo jakby staje w gardle przez to, że jest bardzo, ale to bardzo suche. I tak ziemniaki gotowane zostały usmażone. Fajnie, dużo, naprawdę, zobaczcie, że porcja nie jest malutka. 19 zł za to danie, to wygórowana cena, tak mi się przynajmniej wydaje. Czy z tą bryndzą dobrze wchodzi, czy z tym masełkiem? Delikatnie lepiej, podejrzewam, że z masełkiem, ale chyba jeszcze lepiej, jakby tu było troszkę puszczone jakiegoś dressingu, chociaż w postaci śmietany, bo przynajmniej dla mnie jest to potrawa za sucha. Ale ja nie górol, ja się nie znaju. No dobrze, no to co? W takim razie zdrowie widzów. Zobaczymy tylko.
Jak to smakuje? Powiemy, no bo to jest jednak góralskie, prawda? O. Ja się nie popija. Mocne? Kurna. O. No to teraz danie główne, ale powiem wam, że no, mocarne to było, autentycznie mocarne. Pierogi z jagnięciną. Jagnięcina z górami nieodłącznie się kojarzy, tym bardziej będąc w stolicy polskich gór, czyli w Zakopanem. Pierogi z jagnięciną 3-6 sztuk, dosyć dużych i krem borowikowy. 39 zł. Dobre. Dobre. Ale wiecie co? Ja za jagnięciną totalnie nie przepadam. Wersz bym powiedział, że nie lubię, ale będąc tutaj, no trzeba się jednak wpisać w tą kulturowość kulinarną danego miejsca i dlatego nie zamówimy kebabu. No to jest raczej normalne. Dlatego wybraliśmy specjalnie taką pozycję i co mogę wam powiedzieć? Czuć, że jemy jagnięciny. Jest ona bardzo delikatna, nie jest taka mocno intensywna. Widzicie? Farszu w każdym jednym z pierogów jest naprawdę bardzo dużo. I są przyprawy, jest i jagnięcina. Fajnie, dobrze się to prezentuje. Naprawdę. I teraz jeszcze spróbujemy z kremem borowikowym. Boże, jak to dobrze, jakby to były borowiki. Ogólnie wierzę, że to są borowiki. Nie wiem, czy Markoś ta knajpa wzbudza we mnie taką szczerość. Szczerość może góralską bardziej. Bardzo aromatyczne. I to masełko tutaj nie można się przyczepić. Mówię, no troszkę, że to ciasto było, widać, że ono jest już trochę przelżałe. Więc jeżeli ciasto byłoby bardziej delikatne i takie wypracowane, to byłoby jeszcze lepiej. Ale ogólnie pozycja godna polecenia, z pewnością. Golonka wieprzowa pieczona w ciemnym piwie. 50 zł za to danie. Co tutaj mamy? Potężną golonę. Potężną. Kapusta zasmażana, chrzan, musztarda i do tego są jeszcze oczywiście pieczone ziemniaczki i masełko. No to co? Jakoś do tej golonki trzeba się zabrać. Golonka podobno bardzo delikatna. Ojoj. Ojoj. Lekkie. Co ciekawe i rzeczywiście to mięso jest ultra delikatne, tak jakbyście wkrajali się w najbardziej mięciutką część. Zobaczmy ziemniaka, ale pamiętajcie, że jeszcze do tej golonki trzeba powrócić. Ole, też delikatne. Wszystko takie tu jest, powiem wam, przyrządzone w punkt. No kurczę pieczone. Nie jestem fanem takich potraw, ale tutaj wygląda i smakuje to naprawdę bardzo, bardzo rzetelnie. Tylko delikatnie wbijam widelec i zobaczcie, co się dzieje. Ono odchodzi. Widzicie? Ja w ogóle nie używam siły, nawet z zewnątrz. Proszę bardzo. Ale super. To się rozpada. I o to właśnie chodzi w golonce. Golonka ma nie stawiać nam oporu, ona ma właśnie współgrać. Pojedzone. Będziemy się powoli... Mówię ci, że nasz wygrają. Można się pobawić. Po to się przyjeżdża w góry. Pojedzone, popite. Delikatnie. Rzecz jasna, przenosimy się teraz w takim razie do drugiej restauracji, zobaczymy jak tam będzie, ale to jutro, bo trzeba, wiecie, spokojnie na brzuchu musi być. Do jutra. Chodźmy, bo tu trzeba nagrywać. Dziękujemy, było naprawdę smacznie. I drugą restauracją, którą zaproponowaliście, jest Grill Stodoła Steak. Co ciekawe, ta restauracja ma opinię, jakie ma, czyli 3,8 z 4500 opinii. Czy jest to knajpa, która ma poniżej czwórki i rzeczywiście takie będzie jedzenie? A może ktoś specjalnie wystawia takie oceny? Pójdziemy to, rzecz jasna, sprawdzić. No to jesteśmy w środku. Zobaczcie, jak klimatycznie zostało podane menu. Na ciupadze, stodoła. No dobrze, sprawdzimy, jak to będzie tutaj wyglądało. Widzę, że tutaj mamy większość dań, przynajmniej z opisu kuchni międzykontynentalnej, bo są i burgery, i pasta. Kap po góralsku z serem i masłem czosnkowym. 200 g mięsa, 42 zł. Cielęcina, ryby. Jeżeli chodzi o cenę, zobaczcie sobie, wszystkie pozycje kosztują przynajmniej 40 zł. Moskol z bryndzą. Tak. To jest jeden, tak? Taki duży, podejrzewam. Moskol będzie 3 takie sztuki. A, 3 sztuki. Dobrze, super. To poprosimy. Schab po góralsku. Tak. Proszę pani, golonkę z grilla. Też jesteśmy teraz o innej porze, bo jest godzina około 12. No musiała być 12, skoro Śliwowica, wiecie, więc jest godzina 12, więc nie będzie kapelino...
Dziękuję. Więc nie będzie kapeli na żywo, pewnie wieczorami przygrywają. Jak w każdej takiej góralskiej karczmie. Czyli mamy tak, trzy moskole, brynza. Szkoda, że nie mamy tutaj żadnej chociaż delikatnej sałateczki. Mogłoby to być, fajniej by to wtedy grało. Nie wiem, czy to tylko z tym będzie dobrze i to nie będzie zbytnio za suche. Tak jak troszkę w poprzedniej knajpie. Nie będę ukrywał, że to wczorajsze dla mnie było lekko za suche. Ja tego dania zbytnio nie rozumiem. To jest mega zbita formacja. Tutaj też mamy zbitą formację. To razem tworzy formację typu żółw. Bardzo obronną, bo to się broni czym? Tym, że jest to ultra suche. To jest suche i to jest suche. Jak dla mnie przynajmniej, to powinno zostać w tej formule, jakiej jest, bo to są te ziemniaki gotowane i pieczone na rozgrzanej blasze. Natomiast to powinno być raczej takie wilgotne. Jakiś sos do tego, wtedy by się... Słucham? Czy było lepiej? To i to jest słabe. Nie wiem, to danie mi w ogóle nie gra. Nie gra samo ze sobą. Popełniliśmy pewien misplay, ponieważ i też myślę, że to jest delikatna wina kelnera, że nie poinformował nas, że dodatki są zamawiane osobno, bo my zamówiliśmy tylko, jak sami widzicie, tutaj mamy dania z grilla, golonka z grilla, tylko że ja się spodziewałem, że to jest danie kompletne. 51 zł i to będzie ze wszystkim. Natomiast mamy tylko golonkę, musztardę i chrzan. W poprzedniej restauracji było to z innymi dodatkami i to było w cenie. Jeżeli chcielibyśmy to zrobić ze wszystkimi składnikami, to tutaj będziemy mieli, o, dodatki. I widzicie, mamy 13 zł. To jest bardzo droga knajpa. Kapusta zasmażona 12 zł i do tego byśmy musieli zamówić, moi drodzy, ziemniaki opiekane za 11 zł, czyli to wychodzi 24 zł. Więcej, no bo jak jemy, wiadomo. No dobra, ziemniaki ziemniakami, no każdy wie jak smakuje. No pewnie, ale wiesz, no to powinno być w zestawie, uważam. No to w takim razie golonka 51 zł plus kapusta z poprzedniej restauracji to by było 11. Czyli 24 zł więcej to jest 75 zł. Wtedy wychodzi za takie danie. Ser rozpuszczony, troszkę tłuszczyku się wylewa, bardzo neutralny. Mało czuć samego smaku mięsa, tak jakby on został wrzucony, wiecie, na zimną patelnię i wszystkie soki zostały na patelni, a nie w mięsie. To bardzo dziwne spostrzeżenie, ale tak mi się przynajmniej wydaje. To dziwne, bo raczej takie dania powinny być z rozgrzanego i wtedy pory zostają zamknięte i cały smak zostaje wewnątrz. Natomiast tutaj mam wrażenie, że to wypłynęło. Cienki płat, na to położony jest ser, a czy pod serem jest oczywiście przyprawa. Podejrzewam, że jest to słodka papryka. I tak to wygląda. Bardzo tłuste danie. Co ciekawe, schab nie jest tak tłusty mięsem, natomiast ten ser powoduje, że jest to, no, bardzo, bardzo kaloryczna pozycja. Jest to bardzo, bardzo proste i takie... Mało filozofii jest w tym. Wrzucone na ruszt, jedz. Wrzucone na ruszt, jedz. Jednak w poprzedniej restauracji było czuć tę na taką rzemieślniczą nutę. Tutaj jest bardziej wyczuwalna nuta takiego automatyzmu. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o walory estetyczne, to patrząc na tę golonkę, no nie zachęca ona do jedzenia, jest bardzo taka, jak to powiedzieć, no mało ładna, najprościej. Olbrzymia ona jest, no po prostu to jest jak moja cała dłoń. Mamy kleks potężny z musztardy i mamy potężny kleks z chrzanu. Zobaczmy, czy ta golanka też będzie odchodziła od kości, jak w poprzedniej knajpie. Używam siły i czy ona odchodzi? No, w sumie... Oj, ale... Nie, bo zobacz. Tutaj na przykład... Wiem, że to jest płat teraz mięsa. No chociaż okej. Okay. Paruję. No ale jest ciężej, zdecydowanie. Ta w ogóle skórka jest strasznie twarda. No dobrze, może spróbujmy, tak będzie najlepiej. I ta golonka dla usystematyzowania, moi drodzy, kosztuje 51 zł. Tamta golonka była w ciemnym piwie, tu jest po prostu napisane, że golonka z grilla. Zobaczymy sobie na początku mięsko same w sobie. Mówiąc szczerze, nie umywa się do poprzedniej. Naprawdę, w ogóle... Tragiczna musztarda, obrzydliwa. Jeżeli chodzi o mięso, bardzo suche, niesamowicie suche. Trzeba tyle się natrudzić, żeby to przegryźć i żeby to zjeść. Skórka, czyli ten tłuszczyk, jest też nie do zjedzenia. Szczerze mówiąc, bardzo słabe. Bardzo. I to autentycznie mi w ogóle nie smakuje. I tu nie chodzi o to, że ja nie lubię golonki, bo może nie przepadam. Natomiast tamta mnie oczarowała. To było coś zupełnie innego. Ten smak, to wszystko. A tutaj
jemy i męczymy się. Zobaczymy z tym chrzanem. Wezmę tak trochę delikatniej, żeby nie poczuć znowu się... chrzan dobry. Chrzanik fajny. Mocny. Mało śmietanki. Sam chrzan praktycznie starty. Natomiast jeżeli chodzi o golonkę, tragedia. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, że ona nawet z wyglądu nie wygląda na dobrą. Ona jakby była w ogóle stara, wiecie? Takie stare mięso, że to nie jest coś świeżego. Tak wygląda. Nie czuć tego takiego tej delikatności. Czuć, że ona jest bardzo twarda, zbita i nie smakuje to dobrze. Dobra, to w takim razie musimy podsumować sobie restaurację w Zakopanem. Pierwsza knajpa, w której byliśmy, no tam wszystko grało. I rzeczywiście te dania były bardzo dobre. Goloneczka, jak odchodziła, ja nie przepadam, a zjadłbym ją jeszcze raz bardzo, bardzo ze smakiem. No te przystawki rzeczywiście temu z kolei, ja tego dania absolutnie nie kumam. Wszystko jest suche i jakieś takie jakby, nie wiem, ktoś tutaj poleciał trochę z fantazją kulinarną, mi ona osobiście nie podeszła. Natomiast druga restauracja, ta, którą dzisiaj widzieliśmy i teraz przed chwilą, o, coś leci. O! Helikopter. Nieistotne, żeby nas nie rozbujał z tematu. Ta dzisiejsza restauracja, ona bardzo przeciętnie wypadła i to jest najlepsza rekomendacja i ona jest taka troszeczkę nad wyraz. I tak mam wrażenie, że powiedziana te 3,8, ta opinia, mam wrażenie, że jest bardzo słuszna, chociaż i tak jest troszkę wyżej, wiecie? Ja bym dał minimalnie niżej, ponieważ ceny są zabójcze, tak szczerze, bardzo drogo, a smakiem się to, no powiedzmy sobie szczerze, nie broni. Dlatego można się chyba sugerować tymi opiniami Google'a w przypadku wyboru restauracji. Dobrze, moi drodzy, bardzo Wam serdecznie dziękuję za ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, rzucić łapki w górę i spotkamy się przy kolejnej produkcji. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Jeszcze standardowo pamiętajcie, żeby zasubskrybować. Tutaj jest taki ludzik, ale tu się światło zmienia niesamowicie. Oj, znowu jestem w słońcu. Pierwszy film, drugi film. Do następnego.